witam was w kolejnym odcinku z DBD, witam was bardzo serdecznie. Okej, dzisiaj zagramy sobie nurską. O, powiem wam, że tak szczerze, to pierwszy raz gram tą postacią, ale no, człowiek się musi nauczyć każdą postacią grać. Mam nadzieję, że sobie damy radę. Dobra, ona sobie te pałapki stawia. I te pałapki działają tak, że po prostu jak ktoś mnie wejdzie, to ja się mogę teleportować do danej pułapki. Mam nadzieję, że te teleporty ogarnę. No zobaczymy, jak to będzie. Całkiem dobra mapa chyba, jak na tą postać, to naprawdę całkiem dobra mapa nam się trafiła. Mam nadzieję, że kurde damy radę, nie? To coś było reperowane, dobra, na pierkę bierzemy ten silnik. Przejdziemy sobie może dookoła. W ogóle nie wiem, ta postać jest jakaś szybsza? Mi się wydaje, że ona jest jakaś szybsza. Możecie napisać w komentarzu, czy ona jest jakaś szybsza, czy mi się tylko wydaje. O, Eldo. Eldo Pig. Prestiż widzę, tutaj ogarnięty ma typiara. Ale spoko, spoko, nie ze mną takie numery. Nie taki skurczybyków się waliło na pyrkę, nie? Luziska. O Jezu, ale dziwnie przechodzi przez te okna. Muszę przyznać, że naprawdę dziwnie. Dobra, mamy ją. Zarąbiście. Musimy stawiać te pułapki. No, tutaj chcę postawić gro. O, proszę bardzo. Pułapeczka. Ty, bierzemy ją. Bierzemy ją na haka. Gdzie jest hak? Tu jest jakiś. Dobra, nie no, dojdziemy lightowo. Chyba, że będzie miała tego perka, co mi wbije kołek w dupę. Ale nie ma tego. Okej. Tak, możemy sobie tu pułapki postawić. W razie jak ktoś będzie chciał ją ratować, to się szybko teleportujemy do niej. Pyk, okej. Cyk, dobra, gitarka. Tutaj jeszcze na przykład. Cyk, okej. Jeszcze tu na przykład. Ale ją otoczyłem pułapkami, co? To jest dobrze, że ja ją tak otoczyłem? No dobrze, nie? Dobra. Stara się. O. Aha, i to trzeba spację klikać. Dobra, typiarzu. Nie ze mną takie numery, dobra, gościu. Kur, telebele, a ja pierdykam. Ale dobre, dobre, podoba mi się to postać. Dostał. Zarąbiście. Elegancko. Nie no, fajnie te teleporty działają. Muszę wam przyznać, że... Ej, no cofnąłem. Muszę wam przyznać, że to jest całkiem OP, jak się to ogarnie. To trzeba... Trzeba po prostu ogarnąć. Ale mi zapierdzielił tą paletą. O ty leszczu. Dobra, robimy go. Tak to nie będzie, typiarzu. Teraz na haka idziesz. Okej, okay, namierzony. Ajajajajaj. Kurde, już mogłem zniszczyć tą paletę tak paradoksalnie. Mogłem ją zniszczyć. A dobra, chyba teraz go już mamy. Taką mam nadzieję. O cholera jasna, no. O ty. Dobra. Jak nie tamtego, to tą złapiemy, dobra. Bo ten typiarz jakiś jest za bardzo kurde dobry w uciekaniu. To złapiemy tą typiarkę. Halo, halo, gdzie pobiegłaś? Chyba w lewo, tak jest, widać ją. Dobra. Jest namierzona. Dobra, chyba tędy pobiegła. Tak, tędy. No i dupa, zgubiona. Dobra, trzeba pułapek rozstawić dużo. Te pułapki są naprawdę dobre. Tylko mi ich brakuje. Okej, okay. Mamy dwie. Bardzo dobrze. Tu nawet walniemy jedną, nie? Wszędzie będziemy te pułapki walić, gdzie popadnie. Żeby ktoś miał tylko w las. Dobra. Okej, okay, jeszcze tu damy, pyk. Cyk, pyk, pyk. Mamy to. Co, i szukamy dalej. Tu coś się reperuje. Możemy tu pułapkę postawić.
Okej. Coś tu, kurde, ktoś miesza przy tym silniku. Normalnie. Można tu puławkę postawić. O, palala. I dobra. Dobra, musimy kogoś znaleźć. Kurde. Tak słabo. O. Elo, elo. Gdzie jesteś? Pam, 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 pararararam. Ajajaj. Dobra. I powiedzcie mi, na jaki dystans działają te pułapki? Ja tu kogoś widziałem? W ogóle chciałem spację kliknąć, a kliknąłem lewy przycisk myszy. Niezły jestem typiarz, co? Dobra. Ja był. Widziałem cię. Tędy. Pyk, pyk, pyk. O. Patrzcie, i pułapki OP. Naprawdę są mega dobre. O kurde, no. Akurat miała okno. Dobra. Kurde, niedobrze. Jeszcze dwa silniki tylko im zostały do naprawy. O, została. Dobra, pułapeczka. Tyk, silnik trzeba skopa. Co i robią w ogóle typiarze? Przez okna chyba przeskakują i dlatego. I dlatego chyba. Dobra. Pójdziemy tam może. Może coś ogarniemy. O. Elo, typie. Dobra. Dobra. Mamy cię, pyk, nice. Bardzo ładnie. Pułapeczkę. Okej, i ciśniemy dalej. Cyk, bierzemy go na haka. Skurczybyka niedobrego. Gdzie tu jest jakiś hak, mi powiedz, typiarzu. Tutaj jest hak. Dojdę, dojdę. Ale się, kurde, szamocze. Skurczybyk, no. Dobra, mamy go, nice. Połapeczka. Szybko, szybko ciśniemy, ciśniemy. Dawaj, 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 dawaj. Dipiaro, szybciutko. O. Elo. Halo, moto. Very nice. Od razu na hak. O to chodzi, o to chodzi. Okej. Kurdyna. No uratowali się. Dawaj, pyk. Mamy cię. No pułapkę, pułapkę, dawaj. Okej. Dobra. Tu by ten dziadek, o. Kurde. Ajajaj. Dostała pożyczony czas. No i najgorzej. No dobra, biegnie za nim ten dziadek, za nią. Tędy. Dziadek, gdzie tak pędzisz? Poczekaj, no, typiarzu. Cholera, zgubiłem go chyba. O. Dobrze. Mamy ją. Ona tu przeskoczyła chyba, nie? A. Znowu na górę? Kurdele, bele. Dobra, tu jest namierzona. Pipiryp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 ipipiry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 pirypi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 p
silnik skopa jeszcze i ciśniemy dalej. Ajajaj. Dawaj, dobra, szybko. Dawaj tą pułapkę, nice. Ty, gdzie ona jest? Dobra. Schowała się. Okej. Prawie piszczy. Przed nami się nie odkryje jeszcze piaro. Byk na hakulca. Okej. Gitara się ma. Położymy pułapkę oczywiście. I grzejemy dalej, nie?
Tu kolejną. O. Dziadek, co ty żeś narobił? Ona umrze już. Dobrze, chociaż jedną ofiarę mamy, nie? Ty, na hakę. Okej. Nie no, to pułapki są naprawdę dobre, muszę wam powiedzieć. Cyk, zarobiście. Zdążyliśmy je przypierdzielić. Gdzie ona teraz pobiegła? Chyba tędy. O, dobra. Pułapeczkę. Więcej pułapek, więcej pułapek. Tu jeszcze jedno. Okej. Ciśniemy dalej. Aj, nie ma przejścia. Czy oknem? No dobra. Cyk. Nice. O, 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 się coś dzieje, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko przechodź, typiarzu. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Kurde, on już jest prawie naprawiony. Już prawie, kurde, zipie w całości. Trzeba będzie pilnować tego silniku. Chyba ktoś po łapkę wszedł. Tylko chyba byłem za daleko. To działa na jakąś odległość, nie? Ta teleportacja. Kurde, nie jestem pewien. No, pierwszy raz gram tą postacią, na serio. Ula la 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 la, dobra. Gonimy, 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 gonimy. Dawaj, dziadek, dawaj. Jest, dostał, super. Okej. Kolejna. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 szybko. Mamy ją, super. O, zablokowała się. Dawaj, dawaj, szybko. Piaru. Gonią, gonią, gonią. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, tam była. Dobra. Na tej mapie jest przerąbane, bo jest za dużo okien, nie? Musicie przyznać, że naprawdę. Mordulcem to się strasznie ciężko gra. Chociaż na tego mordulca to jest całkiem spoko mapa, bo wiecie, jest sporo takich ciasnych przejść, w których te pułapki się dobrze sprawdzają. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dawaj, 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 dawaj. I cyk. Jest, super, mamy ją. Zarąbiście. Ludziska, mamy ją w końcu. Po długiej gonitwie dogoniliśmy ją. Zarąbiście. Okej, okay, typiaro, tu widzę, hak jest. Ja nie wiem, czy ja dojdę na ten hak, wiecie. Nie wiem, czy mi się uda. Uda, 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 uda. Jest, udało się, super. Okay. Dobra, zostawimy tutaj pułapeczkę. Mamy to. Tutaj kolejną. Okej, okay, jeszcze z tej strony jedną. No i myślę, że jesteśmy dobrze. Dobrze ją tutaj, kurde, zapołapkowaliśmy, że tak powiem. Chociaż ja bym tu trochę tak się nie oddalał od niej zbytnio, bo oni, wiecie, już mają bramy otwarte. Więc... no nie wiem, czy to było dobre. Mogę chyba tam siedzieć przy niej, wiecie. Dobra. Ale nie mogę się teleportować. O nie, za daleko stałem. Ajajaj. Chyba lepiej było tego typa gonić. Kurde. Ale warzywo. A oni teraz pewnie pouciekają już wszyscy. I będzie dupa węża. Tak zwana. Ajajajaj. Nie, tu jest dobrze. To tamtą bramę. Szybko, 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 szybko. Może zdążymy. Kurde, gdzie tu jest przejście, no? Ajajaj. Chyba nie zdążę, wiecie. Chyba nie uda się go. Ta. On już pewnie przy bramie. No. Kurde, ale bele. Dobra, pułapkę tu postawię.
Chociaż dwie osoby jeszcze zostały, ale pewnie uciekną zaraz. Dobra. Do tej drugiej bramy może poszli. Tak mi się wydaje, że do drugiej bramy teraz poszli, żeby zdobyć więcej punktów. O, tam mamy pułapkę. Jak coś, ta są tu, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, już otwarte mają, ale przypał. No, 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 no. Dobra, dostało. Pogoniliśmy ich, kurde, chociaż tyle, nie? Ajajaj. Dobra, ja wam tutaj cięcie zrobię, żeby, wiecie, żeby nie zanudzać. To widzimy się po cięciu. Okej, okay, witam was po krótkim cięciu. Teraz zagramy sobie dla odmiany Huntresską. Huntreska to jest mój ulubiony mordulec, więc powinno być ciekawie. Mam nadzieję, że ich porobimy, ale kurde, tutaj team jest, bo cztery osoby naraz doszły. Dodatkowo jest blood party. Dwie osoby wzięły po 100%. Więc może być naprawdę, ma naprawdę ciekawie. Na pewno sporo punktów zdobędziemy. A punkty nam się przydadzą, bo teraz wbiliśmy prestiż dwójkę na Grażynce. I po prostu muszę tam dobić 50 poziom, żeby jako tako się grało tą Grażyną naszą. No i tyle. I chciałbym kiedyś sobie wbić na Huntressy właśnie prestiż, wiecie? O ty chujcu. O ty. Ajajaj. No nieźle, powiem wam, że ta sikierka nie weszła. Co on robi? Co za typiarz? Widać, że jakiś prestiżowy. Skurczywyk, widzieliście? Ale porobię. Masakrycznie, co? O panie. Dobrze się gania, dobrze, ale ja mu zaraz pokażę. Już kurde, lewy klikałem. Ojejej. Żeby jednak schować sikierkę. Kurde, no serio? Co ty mi z tym totemem tutaj? Opanuj się, dziewucha. Dobra, ta już nie jest taka dobra jak tamten. Mamy ją, nice. Okej, gdzie jest hak jakiś? Wiedziałem, że tą paletę ktoś weźmie. Normalnie byłem tego pewny, bez kitu. Dobra, mamy pierwszą osobę. Bardzo dobrze. Opalala, dawaj na haka. Tak dobrze by było sikierki sobie ogarnąć, nie? Bo kurde, wyrzucaliśmy prawie wszystkie sikierki. Jedna sikierka nam została. Więc o, tu są. Dobra, bierzemy. Oj, silnik naprawili. Niedobrze. Niedobrze. Tego prestiżowego typa bym znalazł, wiecie? Kurde, on to mnie teraz denerwował. Ale dobry jest, ewidentnie jest jakiś kozak jak nic. No dobra, ki z nim. Ale o typie, nie wiem, czy oni będą ją ratować. Czy tak się, o, ratują, właśnie na to czekałem. Żeby ktoś tam jednak przyszedł. Pyk, wow. Dobra, gdzie ta typiara, tam jest. Okej. Okay. Mogę w sumie rzucić. O, o, o. Nice. Ładnie, co? Ajajaj. No dobra. Szybko, że... O! Ale fart. Widzieliście? Prawie... Prawie dostałem tą paletą. Mało brakowało, nie? Ona tuż za mną była. Dobra, bardzo dobrze, mamy ją. Tak ktoś biega. Dobra. Oni chyba latarek nie mają, to możemy miało podnosić. Ale nie wiem, po co oni się ratowali. Chyba chcieli ją po prostu zabić, tak mi się wydaje, wiecie? Chyba ich nie chcieli w ogóle pomagać, a ją zabić. Baranki. Co typie, chcesz się tak bardzo ścigać? Nie ma sprawy. Aj. Typy, kurde, nie te bugi. Właśnie czasami tak jest, że ja celuję wyżej,
i wiecie, i o coś zahaczy, a tak naprawdę nie powinno to zahaczyć. Te sikierki. Założyliście to, że są... No i tak to nie jest tak dopracowane, jak być powinno. Czasami właśnie to mnie tak denerwuje. Że czasami mi zahaczy o rzecz, której tak naprawdę nie ma. I nie powinno zahaczyć. No ale dobra. Trudno się mówi i tak ich porobimy. Zaraz, kurde, kolejno. O. Elo. Ach, cholera. Dobra, nice. On to taki cwaniaczek, widać. Lubi przypajacować, nie? Lubi sobie przypajacować. Ale nie ze mną takie numery. Nie takich pajaców się zabijało, nie? Ludziska? Nie takich pajaców się, kurde, robiło. Dobra. Chciał bardzo do piwnicy, proszę bardzo. Nie ma problemu. Okej. W ogóle tam ciągle coś majstrują. Ciągle coś tam, kurde, strzela. O. Tutaj na przykład. Tam są. Dobra. Pojrzymy trochę, nie ma. O, on chyba szybko zginie, wiecie? To! Nawet nie walczył cienias. On mi się wydaje, że grał z tą. Z tą typiarą chyba grał, wiecie? Tak mi się coś wydaje i chciał szybko po prostu wyjść. No nie wiem. Albo go nie chcieli ratować nawet. No nie wiem, czemu wyszedł, dziwne. Ale najwidoczniej z cieniasem. Albo obsarł zbroję, po prostu mówi, o kurde, z taką hunterską to ja nawet nie walczę. To nie ma sensu, powiecie. Tam sobie skakuj, pójdę szukać kolejnego meczu. Czaty, jak on pomyślał, jak myślicie? Znaczy czaty. Ludziska. Moi widzowie. Kurde, rebele. Dobra. No gdzieś coś szepty tu słychać, nie? Ktoś tu gdzieś siedzi. Tylko gdzie? O! Widzieliście? Taka mała grażynka. Ona sprinta ma jeszcze. Dobra jest. Tylko krzona jakaś. Ale urwał! Ale to było dobre! La. Tu nie ma palety, grażynko. To nie chciałaś mnie jebnąć paletą. No i niestety, do piwnicy. Czekajcie, ja tu chyba kogoś widziałem, wiecie? Tak mi się wydawało. Na pewno kogoś widziałem, ale kurde. Aj, niestety. Chyba, że tu? Nie, okej. Dobra. Chciałem grażynkę brać. Grażynka. Chodź na haka, nie bój się niczego. Pyk. Do piwnicy oczywiście. Ale rwie się. Skubana. Okej, mam ją. No i co, ostatnia osoba została. Chyba, że będzie chciała ratować grażynkę, w co wątpię. Ona na pewno gdzieś tutaj była. No teraz to już mogła w każdą stronę sobie... O, dobra, mamy ją. Namierzona. Nie trafiła w skill checka, bidulka. No to nieźle. Kopniaka. O, dobra. Poszło ratować, no i gitarka. O to chodzi. O! Co tu się dzieje? Wypadł z baru, kurde, nieczynne, do domu poszli. Ulala, MLG, ja pierdykam. No, musicie chyba sami przyznać, że tak strzelać, snajpić, to chyba tylko Stalker potrafi. Gdzie tam, Grażyna? Poczekaj, chciałaś tutaj
Posiedzieć w piwnicy nie ma problemu. Dawaj, kurde, levele. Też igru. Chodź na haka. No i gitara, powiem wam, że... No, huntreską to kurde mało kto ma szansę. Ładnie sobie radzę na pewno tą huntreską. Trzeba będzie kiedyś ten prestiż bić. To dopiero będą mieli obsrane zbroje, jak będą grać. Nice. Bardzo dobry czek. Jeszcze te blood party, zobaczymy ile punktów dostaniemy. W sumie nie pokazałem wam, ile za tamten meczek dostałem punktów. A teraz, to sam w sumie nie spojrzałem, powiem wam. Tak szybko wyszedłem. No, come on. Ciomeczku, nie przedłużaj. Pora już na ciebie. Jebko sikierką jeszcze. Powinien się szybciej wykrwawiać, jak tak go rzucę. To by było ciekawe, nie? Jebru, patrzcie. 360. Jeb. Nieźle, co? Ty, mój gitara. Porobienie. Bardzo dobry mecz. Bardzo, bardzo dobry. Nikt nie uciekł. 2,5 tysiąca punktów. Panuje. Pyk. Ile punkciorów? GG, napiszemy ładnie. Wow, patrzcie, 20. No, panie. 20 tysięcy dostałem za meczyk razy dwa, bo były dwa razy blood party. Grubo, co? Grubo. Możecie ładnie ocenić ten film łapką w górę. Skomentować, co myślicie. Co, ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie całego odcinka. Życzę wam udanego wieczoru albo dnia, zależy o której godzinie oglądacie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, hej.